witamy Państwa, ale witamy również zaproszonych gości na czele z kierownikiem władzy duchowej, księdzem dziekanem Antonim Łatką. Oraz władze samorządowe na czele z panem wicestarostą Zbigniewem Semeniukiem oraz zastępcą burmistrza miasta i gminy Wschowa, panem Andrzejem Nowickim. I na sam początek pragniemy zaprosić na scenę tutaj właśnie księdza Ziemowita i poprosić go o krótką modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dali mi mikrofon dzisiaj jednak. Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim dniu Cecyliady. Drugi dzień, co nie znaczy, że będzie albo lepiej, albo gorzej. Będzie tak samo wspaniale, jak zawsze jest. Witamy bardzo serdecznie wszystkich w tym wyjątkowym dzisiejszym dniu Chrystusa Króla, który kończy nasz rok liturgiczny, kończy rok wiary, który przez cały ostatni rok żeśmy przeżywali w sposób szczególny i ciesząc się, że możemy, tak można powiedzieć, zakończyć ten rok z śpiewem, uśmiechem, z tą radością i chwaleniem Boga właśnie przez ten śpiew. Dlatego, aby rozpocząć z Panem Bogiem ten drugi dzień naszej Cecyliady, naszego przeglądu, to rozpocznijmy prosząc Jego o błogosławieństwo na ten czas. Powstańmy na chwilę, aby rozpocząć od modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszystkim wykonawcom, organizatorom, zaproszonym gościom niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpiewajcie dla chwały Pana.
Yeah.
Twoja matka.
Bye.
Amen.